Halo, halo, dzień dobry, Janusz wraca do oktagonu i dziś trzeba się odgryźć. Dziś naprawdę trzeba się odgryźć. Nie ma innej tutaj możliwości, nie ma innej rady, no trzeba się odgryźć, trzeba tutaj wrócić szybko na zwycięską ścieżkę. Ostatnia porażka z Dominikiem Reyesem no sporo kosztowała Janusza, bo mógł już być w pierwszej piętnastce, a niestety do tej pierwszej piętnastki się nie dostał. No i teraz trzeba kombinować zupełnie inaczej. Ale myślę, że da radę. Teraz walka na przełamanie. Cztery zwycięstwa były, jedna porażka i teraz znowu trzeba tutaj wrócić. Rywal myśli, że... Bo Janusz odrzucił raz ofertę walki z tym przeciwnikiem, bo wybrał Reyesa i rywal coś tam pisał w social mediach, że niby się Janusz go boi. No jest to potężne XD moim zdaniem. No ale dobrze. Aktywny przeciwnik od początku. Ciekawe. Zobaczymy, na co go tutaj stać. High kick, ale nic ten high kick nie zrobił. Okej. Miał być uppercut, nie było. No, Janusz. Ale teraz trafił. No i zamroczenie. O dziwo zamroczenie. Dobry low. Znaczy nie, to nie był dobry low wcale. Właśnie o to chodzi, że to nie był wcale dobry. Tutaj był lepszy, zdecydowanie lepszy low. Okej. Jest ofensywka. O! Zahaczył go tutaj lewym Janusz swojego rywala bardzo ładnie. Dobra, cały czas. No nie, sierp nie doszedł niestety. High kick też nie. Uppercut, wjechał. Jest! Łokieć, chciałem powiedzieć już kolano, ale to oczywiście był łokieć. Brakuje tej dojścia, tych kombinacji, ale teraz ładny haj. Ładny haj od Janusza. No niestety, zachwiał się rywal i jest knockdown. Jest knockdown, czy to będzie koniec? No. Janusz, trzymaj się, bo gość tutaj ładnie sklinczował pod siatką. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy. Nie no, runda chyba jednak mimo wszystko wygrana. Oj. To są niebezpieczne te wymiany. Lewy, prawy. High kick, ach. Ciosy na korpus. 20 sekund do końca. Backfist. Uppercut. Cios z góry. Znowu backfist. Aj, koniec pierwszej rundy. Czyli nie będzie tutaj przed czasem w pierwszej rundzie knockoutu. Umówmy się, Janusz zaczął nie najlepiej to starcie, ale później z minuty na minutę szło już zdecydowanie lepiej. Już później nadrobił i tak naprawdę pierwszą rundę wygrał na punkty. W drugiej rundzie jesteśmy w stanie skończyć tego tutaj zawodnika. Jestem przekonany. O, nawet nieźle wyprowadza tego haja. O! No dlaczego? Dlaczego się nawet nie zachwiał tutaj? Piękny haj! Znowu się jednak zachwiał, jednak zamroczył. Raz kurde wejdzie idealnie. O Jezu, jaka seria w ogóle poszła, ty. Low. Dobry, ten łokieć fajnie chodzi. Uppercut. No. Rozcięty łuk brwiowy, ale... Kurde, ale coś z tego...
powinno być. Jest podcinka, ładna. No nie, no to jest... Hajki, ale nie, no, za daleko. No Janusz, jesteś blisko ustrzelenia, oj. Wydaje mi się, że jesteś blisko ustrzelenia. Uppercut. Ładny łokieć. Ale co to stoi skubany? Piękny uppercut i pada gość na matę. Pada gość na matę, no i tyle. Jest low kick, nie uppercut, tylko low kick oczywiście. Oj. Janusz się zachwiał się. O, jest chicken dance, niedobrze. Pod siatką Janusz. No. Ale fajnie, właśnie chciałem to powiedzieć, że dobrze jest ta noga obijana cały czas. Łokieto wpadło. To może być koniec. Ciśnij go tam. Dociśnij go. Jest. Wykończony Janusz wygrywa kolejne starcie, kolejny pojedynek. Bardzo dobrze. Piękna sprawa. Przed czasem wraca na zwycięską ścieżkę. O to chodziło. Wariacie, o to chodziło. Łokieto wpadło eleganckie. Dokończył Grunt & Pound. Bez szans. No i co? Teraz tak naprawdę myślę, że walka z kimś z pierwszej piętnastki jest jak najbardziej możliwa znowu. Bo on potrzebował tego przełamania. Myślę, że nawet walka z Reyesem, rewanż z Reyesem można byłoby ogarnąć. Chociaż nie wiadomo, w jakiej pozycji jest Reyes, bo może on jest wyżej w tym rankingu i z kimś innym po prostu z tej piętnastki. Widzicie, no Janusz od Reyesa, czyli od zawodnika z pierwszej piętnastki się odbił. Z drugiej strony z zawodnikami poza rankingiem, no walczy i wygrywa dosyć gładko, więc tak naprawdę jest zawieszony pomiędzy... Inaczej, nieco słabszy na ranking, ale już zdecydowanie lepszy od tych zawodników bezrankingowych, więc tutaj no... Jest problem. No zobaczymy kogo Dana zaproponuje, bo to też jest ciekawe. Zobaczymy. Yuri Diaz. Odrzucę go i wezmę kogoś innego. Może będzie ktoś mocniejszy. I nie będzie nikt mocniejszy. No to bierzemy tego typa. Dobra.